Siłownia na etykieta, czyli o tym, jak zachować się na siłowni. Jak widzisz, że ktoś trenuje przed lustrem i patrzy, jak wygląda, jak trenuje, no to jeżeli chcesz na przykład zabrać handlet sprzed niego, w sensie, które były na przykład tutaj, no to normalnie nie zabierz, ale nie stawaj przed nim. W sensie nie rób czegoś takiego, że tutaj sobie ktoś ćwiczy, a ty sobie podbijesz i zaczniesz. Po drugie, odkładaj po sobie talerze. Po trzecie, nie zagadaj do ludzi podczas wykonywania serii. W sensie, jak widzisz, że ktoś ćwiczy akurat i masz do niego pytanie, to poczekaj, aż skończy robić serię. Po czwarte, jak wykonujesz jakieś ćwiczenie, to nie rób sobie 10-minutowych przerw między seriami na siedzenie w telefonie. Jeżeli chcesz posiedzieć w telefonie, to po prostu odejdź od tej maszyny, zwolnij ją, zwolnij ławkę, cokolwiek i po prostu napisz sobie do ludzi, zrób cokolwiek, siedź nawet na tym telefonie pół godziny, ale nie zajmuj specjalnie sprzętu w momencie, gdy sam je trenujesz. Napisz w komentarzu, co jeszcze powinienem dodać.